Cześć kochani, jako że teorię mamy za sobą, czas przejść do praktyki i dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać makijaż z pomocą kosmetyków, które pokazywałam Wam w poprzednim filmie. Oczywiście link do filmu znajdziecie w opisie pod filmem. I ja zdecydowałam się wybrać kilka tych kosmetyków z całego tego zbiorowiska, które Wam pokazywałam. Więc przechodzimy do rzeczy. Na początek sięgam po korektor. Ja tutaj, tak jak już wspominałam, zdecydowałam się na kółko kamuflaży z Kryolanu ze względu na to, że ono teraz kolorystycznie bardziej mi pasuje. Wydobędę sobie trochę tego kamuflażu tutaj na rękę, żeby go ogrzać, bo te kamuflaże to potrzebują sporo ciepła. Ale za to wdzięcznie się rozpracowują. I ja go sobie tutaj rozgrzewam na dłoni i będę delikatnie klepywać opuszkiem palca najbardziej newralgiczne miejsca. Tutaj pod oczami, skrzydełka nosa i tutaj rozciągnę trochę na policzko. Z drugiej strony. Broda. Bo jak zwykle czerwona, choćbym nie wiem co robiła, to broda zawsze jest czerwona. Zaklepiemy odrobinę tu na to przebarwienie, jedno i drugie. I tutaj na czoło między brwiami. I właściwie chyba tyle wystarczy. Doklepę odrobinę tu na brodę. I wystarczy. Ja sobie tutaj oczyszczę palec, sięgam teraz po bazę pod cienie. Tak jak już mówiłam wcześniej, dla mnie nie ma makijażu oczu bez użycia bazy, bo nic się nie będzie trzymało, nawet sam puder, ani żaden korektor, ani nic innego, nawet klej do rzęs, nie klej do rzęs, tylko klej do brokatu nie działa bez bazy pod cienie, więc taka sytuacja ciężka. I teraz sięgnę po puder i po pędzel. Puder jest z Alverde, ten sypki, i pędzel do pudru. Nabieram go sobie, wcieram tutaj w pędzelek i zaczynam od okolic oczu. I strefy te. Ten puder nie jest mocno matujący. On daje trochę koloru, raczej tak photoshopuje i wygładza niż matuje. Ale jeżeli potrzebujecie czegoś, co daje większy mat, to spokojnie można go zamienić na coś innego. O. Okej. Twarz jest lekko ujednolicona, naprawdę bardzo, bardzo lekko. I co teraz? Teraz może tak. Sięgnę sobie tutaj po tą paletę, którą przygotowałam. Ja wybrałam ten zestaw z cieniami do powiek, żeby było trudniej i żeby pokazać Wam, że cieniami można sobie doskonale poradzić na twarzy. Więc sięgam po ten brązowy cień i sięgam po pędzelek do bronzera. Nabieram go tu tak równomiernie i nadmiar strząsam sobie na chusteczkę higieniczną. I
teraz tylko tak delikatnie podkreślam tutaj załamanie i boki twarzy. Ale naprawdę to tak bardzo, bardzo subtelnie, żeby stworzyć tylko takie wrażenie jakiegoś cienia padającego na twarz, a nie żeby to było jakieś wyraźne konturowanie czy mega widoczne ocieplanie. I tak bardzo, bardzo subtelnie. Teraz czas na kredkę do powiek. W ciemnym brązie i wprowadzam ją tutaj bardzo, bardzo blisko linii rzęs, żeby te miejsca między rzęsami zostały ładnie pokryte. I rozcieram ją paluchem. Nie robię tu jakiegoś super graficznego makijażu, tylko podkreślam linię rzęs i sprawiam, żeby one wydawały się bardziej gęste. O, coś takiego i znowu rozcieram paluchem. Ok. Teraz sobie wracam do paletki z cieniami i sięgam po ten złoty rozświetlający cień. Nakładam go tutaj w wewnętrznym kąciku oka, jednego, drugiego. I jako rozświetlacz na szczyty kości policzkowych. Się ładnie błyszczy tutaj. Nie trzeba go dużo nakładać, wystarczy ładnie rozetrzeć i delikatnie odrobinkę na łopidynę. Czas na brwi. Tak jak mówiłam, mam tutaj żel do brwi z kolorem i wyczesuję brwi najpierw tak ku górze. Oczywiście nie ma, robię tu dużego rozmachu, żeby się nie ubrudziła skóra wokół brwi. Ale tak staram się je wyczesywać najpierw trochę ku górze, a potem zgodnie z tym kierunkiem, w jakim rosną. Ten żel się kończy i kończy i kończy i skończyć się nie może. Ale widzę, że szczoteczka jest już coraz bardziej sucha. I coraz bardziej precyzyjnie mogę z nim pracować. O. Lekko podkreślone brwi. W razie potrzeby tutaj sobie granice dopracowuję patyczkiem kosmetycznym, dopóki ten żel jest mokry. Brwi zrobione. Przechodzę do rzęs, tusz. Czarny. Rzęsy gotowe. Teraz przechodzę do policzków jeszcze raz i do ust. Wybrałam tutaj tą kredkę, matową pomadkę w kredce z Alverde. To jest taki koralowy kolor. Nakładam ją sobie tutaj na grzbiet dłoni. Mam tu resztki korektora, ale to nic nie szkodzi. Nakładam ją sobie tak dosyć obficie. Teraz tak palcem wklepuję w usta. A to, co zostaje na ręce, też palcami delikatnie wklepuję w policzki.
kochani, prezentuje się gotowy już makijaż. Jak widać, jest on bardzo delikatny, taki lekko podkreślający tylko urodę, nieprzesadzony, łatwy do wykonania. Nie użyłam tutaj nawet wszystkich tych kosmetyków, które Wam pokazywałam, już nie licząc tych dublujących się. I sięgnęłam tylko tak naprawdę po dwa pędzle. Więc myślę, że o poranku przed szkołą, kiedy jesteście niewyspani albo kiedy chcecie dłużej pospać, a nie poświęcać czasu makijaż, to będzie dla Was idealne rozwiązanie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze jakieś makijaże wykonane tym zestawem, to dajcie znać w komentarzach i ja się postaram je później jeszcze nagrać dla Was i Wam je zaproponować. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że ta propozycja będzie dla Was inspirująca i przyda się Wam w szkolne miesiące. Do zobaczenia za tydzień. Pa!